Orient. Orient. Dobrze. Trener z piekła Rodę. Dzisiaj specjalny odcinek, bo dzisiaj gramy w kosza i będziemy grali z ósmym grzechem. Z Maćkiem, najgorszym trenerem. Z piekła Rodem. Przygotujcie się. Biegać! Biegaj! No, prawie grałem w NBA, ale nie mogli mnie przyjąć, bo byłem trochę za dobry dla niektórych koszykarzy i stwierdzili, że to będzie nieuczciwe. No patrz, ja po prostu kozłuję i się nawet nie patrzę na piłkę. O, 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 pa, pa, a nie patrzę na piłkę, widzisz? Potem zaczęły nękać mnie kontuzje, mam kontuzję kolana, więc nie mogę teraz pakować do kosza. Dlatego nauczę Tymona, jak to robić. Biegaj już na boisko! Tak będzie. Pokażę wam, jak wygląda trenowanie Tymona. Będzie tyrka. To na rozgrzewkę poproszę kosza. O, tu jest ślisko. No to będziesz super biegał. Super będzie ci się biegało. Na rozgrzewkę najpierw rzuć kosza. Chcę zobaczyć, jak rzucasz kosze. Musisz trafić, bo inaczej nie wracasz do domu. Nie no. Patrz, jak się rzuca. Patrz, patrz, jak trener rzuca. Pa. Wykasujesz to. Tak jest, to jest tak, tak go nauczyłem. To właśnie był ten rzut, który go nauczyłem. To jest nasza tajna broń. Wykorzystamy ją przeciwko Chicago Bulls. Wiem, że mam koszulkę Chicago Bulls po to, żeby zmylić przeciwnika. Ale to nie jest prawdziwa. Pa. Patrz, cyk. Tak to się robi, rozumiesz? Najważniejsza rzecz przy rzucaniu, rzucacie nadgarstkiem. I teraz mówię serio, bo kiedyś grałem w tego kosza, naprawdę. Nie. Rzucacie nadgarstkiem. Rzut, to jest ramię, bark, nadgarstek. Hop. Dobra, nie wyszło, jeszcze raz. Rzut, to jest ramię, tak, trzymasz. Lewa ręka, chyba że jesteście leworęczni, ale w tym przypadku prawa ręka rzuca, a lewa tylko przytrzymuje. O, rotacja, pyk, nie wyszło znowu. Ale to jest rzut, na tym polega. Dobrze, tak jest. Podanie teraz. A nie, nie tak. No. Cyk. Podania. Podanie. 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 Najważniejsze, żeby jak najmocniej podać. I połamać ręce drugiemu koledze. I rzut. Na dobrą rozgrzewkę dla każdego młodego chłopca. Po piłkę już. Na rozgrzewkę proponuję tradycyjne bieganie po boisku. Nie, to śliskie. Wracasz. Do połowy. Wracasz. Szybciej, 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 przebieraj nogami, szybciej. Uwaga, podanie. Pyk. To jest taka szkoła mam po prostu, żeby podawać w najmniej odpowiednim momencie, żeby przyzwyczaił się po prostu, że tak będzie. No dawaj. Podanie kozłem. Podanie kozłem. Pyk. Pyk, podanie kozłem. Pyk. Pyk. Takie samo, nie rzucaj tak z góry, tylko wypychaj. Tak jak wypychasz do mnie, wypychasz w ziemię. Hop. Podanie kozłem. Tak jest. Hop. 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 Biegniesz do kosza, ja ci podaję, łapiesz dwutakt i rzucasz. Może nauczymy was, czym jest dwutakt. Tymon, zaprezentuj. Proszę, pokaż, jak wygląda dwutakt. Dobra, więc mniej więcej tak. Trzeba biegnąć. Podczas jak biegniesz i kozłujesz, to trzeba złapać, masz dwa i najlepiej lewą. I trzeba lewą nogą. Z lewej nogi się wybić. Z lewej nogi się wybić jako drugi krok. Mhm. Bo jeśli mamy jeśli z prawej rzucamy, jeśli z lewej rzucamy, no to z prawej. Mhm. Jak tak staniemy, to jesteśmy dłużsi, tak? Aha. A jak tak staniemy, to jesteśmy krótsi. Wyżej tak. Nie da się zrobić ręki.
a tak jest wyżej. Dlatego wybijajcie się z lewej, jeżeli rzucacie prawą, a z prawej, jeżeli rzucacie lewą. Chyba że przeciwnik atakuje, to wtedy przekładacie piłkę tak. Kroki były. To są tak zwane kroki. To są kroki, czyli jeżeli zrobisz więcej niż dwa kroki po złapaniu piłki, to wtedy jest faul i tracicie piłkę. Dobra. Ten kozioł, hop, raz, dwa, hop. Dobrze. Kurczę. Za blisko byłeś kosza po prostu. Czasami jak się jest za blisko kosza, to takie rzeczy się dzieją. Uwaga. Dobrze. Podaj. Czemu? Raz, dwa, hop. Dobra, teraz biegniemy z podaniami. To kolejny element. Biegniesz podając. Nie rób za dużo kroków przy tym. W sensie możesz raz, dwa, podanie. Łapiesz, raz, dwa, podanie. Łapiesz? Łapię. Raz, dwa, podanie. Łapiesz, 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 rzut. Kurczę. I to bitka. Dennis Rodman. Nie, proszę państwa, co tu się dzieje? Natychmiast. Rzucaj, rzucaj piłki dla taty, dla trenera. Pamiętaj, trener jest najważniejszą osobą w twoim życiu. I nikt, i masz się go słuchać, rozumiesz? Nie. Teraz proszę państwa, rzut za trzy. Ja kiedyś grałem w tym NBA, no to prawie. Grałeś w NBA, tak? Nie powinienem skakać. Jak zrobić, żeby podnieść piłkę bez podnoszenia jej? Tylko od razu kozłując. Zademonstruj. Siadasz na ziemi. Stawiasz obok piłkę z tej strony. I teraz musisz tak zrobić, żeby zacząć nią kozłować. Dobra. Najpierw musisz tak moc, jak tak wysoko trochę podnieść rękę i z wielką siłą walnąć to, a jak już się odbije, to zacznijcie kozłować. W sensie, że bardziej szybciej odbijać, aż w końcu w górę podniesie się. Perfekcyjnie zrobione. Biegnij po to. Już! Po piłkę! Już po piłkę! Po piłkę! Nie, tam mam telefon. Po piłkę! Po piłkę! Po piłkę! Dymon jest śmieszny, bo jak ktoś go kopie w tyłek, to się śmieje, patrzcie. Przestań, au! Aha, teraz au! Moje palce! Szczuba by się nie śmiał. Kto? A z Szczuba jak dostał. Z Czubaka tak zwany teraz będzie. Idź po piłkę, już! Za tą linią wszystkie rzuty liczone są za dwa punkty. Za tą linią, jeżeli wyjdziecie na zewnątrz i stąd rzucacie, to są trzy punkty. Czy ty mam sobie złamałeś nos właśnie? Wszystkie za tamtą linią są liczone za trzy punkty. Natomiast, jeżeli ktoś was sfauluje, to stąd rzucacie osobiste za jeden punkt. Prawie. To jest ustawione, to jest jak na tych nadmorskich tych. No, to... Ty lecisz. Trener mówi, że ty lecisz. No to zademonstruj. Musisz rzucić kosza teraz jakiegoś spektakularnego. Prawie. Musisz. Rozumiesz? Samolot? To nie trafi samolot. No, prawie. No ja nie mam pytań, słuchajcie. Wychowałem przyszłego LeBrona Jamesa, czy też Michaela Jordana, tudzież Michaela Jacksona. Nie, to już nie. Nie, nic. No to na koniec takie klasyczne powiedzenie trenerskie. Orient! Co mówisz, Dymony? Subskrybujcie kanał! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty monster!